Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Jesteśmy dzisiaj w miejscowości Koźmin. Koźmin to jest miejscowość położona w powiacie starogardzkim, w gminie Skarszewy, tak? Tak. Dobrze mówię? U kolegi Piotra Tuchlina. Jeżeli ktoś pamięta, to jest to hodowca, o którym wielokrotnie wspominał kolega Andrzej Walędziak, kiedy u niego byliśmy na posesji filmować czy loty, czy po prostu różne inne sprawy związane z artykułami dla gołębi. Tutaj przyjechaliśmy dzisiaj do Piotra, wprawdzie mieliśmy być rano, kiedy odbywał się lot, ale lot się udał bardzo dobrze koledze Piotrowi, co niestety dla niego troszeczkę ze szkodą, gdyż ja się spóźniłem, ale myślę, że opowie nam o tym locie, o swoich sukcesach i o tych gołębnikach, które tutaj mamy. Ten gołębnik, który jest za jego plecami, jest to gołębnik z gołębiami młodymi i on z niego nie lotuje. Gołębnik z gołębiami starymi jest troszeczkę dalej, tam za chwilę przejdziemy, ale kiedy tu już jesteśmy na posesji, to za chwilę kolegę Piotra poprosimy, żeby nam tu wszystko opowiedział i pokazał, jak wygląda jego hodowla. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Tak jak tutaj kolega Krzysztof wspomniał, dziękuję sobie od razu koledze Krzysztofowi za odwiedziny. Tutaj rozpocznę w tym sezonie gołębiami młodymi lotować. Gołębnik, tak jak już tam wcześniej na filmikach u kolegi Andrzeja było, wybudowałem w ubiegłym roku, zrobiłem to sam. Są tutaj gołębie młode, jest ich około 140 sztuk. Dużo gołębi jest tutaj takimi gołębiami do sprawdzenia jakby w tym sezonie. Swoją hodowlę opieram na gołębiach linii od hodowcy Ricka Custersa, jak i z linii Leo Horemans od René Geikens, ale również od mojego serdecznego kolegi Urlisza Franzandera z Niemiec. Nie? To są gołębie, które już sprawdziły się u mnie w gołębniku lotowym, gdzie przejdziemy później, gdzie teraz są tam na działce u rodziców, tam w tym roku teraz już ostatni raz tam lotuję, w tym roku zacznę od nowa tutaj. Młodymi, tak, sezon gołębi młodych. Tak, dzisiaj mieliśmy, bodajże to jest chyba 9 lot, w oddziale 074 był to lot z miejscowości Mimmelsdorf, jest to około 330 km. Uważam, że lot był przyzwoity, drużynę tam zebrałem w ciągu minuty, gołębie siadały jeden po drugim, myślę, że jestem bardzo zadowolony. W 15 minut tam prawie wszystkie gołębie się pozbierały. Tu bo powiedzmy jeszcze, bo kolega Piotr właśnie, bo nie przedstawiliśmy jeszcze, lata w oddziale 074 Starogardzki Kociewie. Tak jak mówi tutaj, w tym gołębniku chce latać od tego roku na młode, a natomiast w tym oddziale lotujesz gołębiami starymi od ilu lat? To było jakoś tak, że zacząłem tam swoją hodowlę tam w roku powiedzmy 2000, później tam miałem kilka lat przerwy, bo no, wiadomo było, budowałem się i tak dalej, ale teraz można powiedzieć, od 6-7 lat lotuję tak. Tylko to jest tak jeszcze powiedzmy, bo kolega na co dzień normalnie pracuje, tak, w Belgii. Tutaj akurat tak, teraz się złożyło, że ten sezon będziesz do sierpnia siedział, nie tak. Nie mam je dopiero. O, właśnie. Dzisiaj był pierwszy lot, gdzie sam koszowałem i sam czekałem na przylot gołębi. Czyli te sukcesy wcześniejsze, czy te, że tak powiem, te dobre wyniki lotowe, to nie są tylko, że tak powiem, twoim zasługą, ale osób, które się tutaj zajmują, a powiedzmy, kto to jest. Tak, tutaj sukcesy tutaj zawdzięczam nie tylko sobie, bo ja jestem... Ciebie nie ma praktycznie. Notabene tylko właścicielem. No. A gołębiami zajmuje się moja siostra i moja ciocia, którym serdecznie dziękuję za tą opiekę, za tą pomoc, która jest od kilku lat, jak również mojemu serdecznemu koledze Tomkowi, który tydzień w tydzień koszuje moje gołębie i tak dalej. No. Powiedzmy jeszcze tak, bo tak
te panie, które się zajmują tymi gołębiami, one koszują właśnie tak i są nie. na tym? Nie, nie, one Tomek, tylko karmią. One karmią, tak. Czyli tą pracę wykonują bieżącą, tą taką codzienną, tą ciężką. A wy a śmietankę tą, czyli to koszowanie, te spotykania z kolegami, te wszystkie tutaj patrzenie na przylot gołębi, to się zajmuje kto? Tomek? Kolega Tomek, tak. No właśnie, to Tomka jak się za bardzo dziękujemy, właśnie to tak wygląda. Tutaj jak kolega przebywa w Belgii praktycznie cały czas, właśnie mówił tak, skąd ma gołębie, od René Goikensa. Przypomnę tylko, René Goikens, go odwiedzaliśmy wspólnie z Manfredem Bulą, od tymi gołębiami tak. możemy sobie zapoznać się na filmach we wcześniejszych naszych relacjach, to są były, byliśmy, tam jest taki słynny gołąb, no, rum, nie. I jak również z Leo Hermansów tam jest i z DiCaprio. O właśnie. Z tego wnuka DiCaprio mam u siebie w gołębniku rozpłodowym. Jak później przejdziemy, mogę go też pokazać, ale również mam tutaj jakby śmietanko Dricka Custersa. Teraz też byliśmy w tym roku, przypomnę, tylko tam wspólnie z kolegami z klubu Kopernik z Torunia. I z Maciejem. Tak. Tak. Ostatnie dwie niedziele byłem u Ricka na przylotach. Miał też. Bo tam blisko pracujesz, przepraszam, tak, to jest zaledwie 18 km od miejsca, gdzie mieszkam. Byłem dwie ostatnie soboty, gdzie miał fenomenalne przyloty z lotu ponad 300 km. Miał pierwszego, piątego, siódmego gołębia w tym tygodniu, znaczy się w minioną sobotę też miał super przylot. Teraz jeszcze, ja dopiero wczoraj wróciłem, przywiozłem tutaj, mam cztery gołębie, które kolega Sebastian Szczerska sobie zamówił też. To są inbredy na słynnego Super 36 od Ricka Custersa. Także te gołębie w naszych warunkach też sprawdzają się, nie? Oczywiście. Tutaj te gołębie właśnie Ricka Custersa, bo jeszcze raz to podkreślam, bo często hodowcy mylą, że w katalogach spotykamy często Henry Custers i Rick Custers. To jest dokładnie ta sama osoba, tylko po francusku jest Henri Custers, natomiast taka, że tak powiem, nazwa, jego imię katalogowe jest Rick i to taka jest po prostu forma uproszczona. I tak to wygląda w Belgii, bo tam jest to kraj kilkujęzyczny. Tutaj popatrzmy jeszcze, bo przejdziemy może troszeczkę bliżej, pokażemy, bo ja sobie tutaj wcześniej poszedłem zobaczyć taką ciekawostkę, bo kolega ma bardzo ładne takie tutaj wloty, widzimy, one są kolorowe, ale ma takie bardzo fajnie przemyślane woliery, co warto o tym wspomnieć, bo to są woliery zrobione na profilu aluminiowym, wszystko ładnie i bardzo ciekawie jest rozwiązane, co właśnie polecamy uwadze, o tutaj właśnie to, jak te gołębie siedzą sobie na tej siateczce, a wyloty nie są żadne szuflady, tylko po prostu pod kątem zrobione takie metalowe spady i dzięki temu tutaj bardzo łatwo jest później posprzątać, bo tam tylko starczy wodą i szlauchem spłukać i wszystko nam tutaj spłynie, kiedy podstawimy jakieś tutaj zasobniki. Wypuszczenie też jest... O, bardzo fajnie, zobaczmy. Tak, na boki, nie? Czyli tak możemy wypuszczać. Wprawdzie my tu rozmawialiśmy z kolegą, że on by chciał sobie takie wloty później to przemodyfikować i zrobić coś takiego jak u kolegi Maćka Wudzika, tak, w Kosakowie. Tak, podejrzewam, że jesienią zrobię po całości te wariery. Po całości, tak. Natomiast to rozwiązanie jest, ja powiem, mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi o te sprawy związane właśnie z tymi czyszczeniem. Tak, bo zawsze jestem leniwy, to ja sobie lubię ułatwiać maksymalnie robotę. Tutaj widzimy też, kolega ma świetliki w dachu. Pokażemy może gołębnik. Dużo masz tych gołębi młodych tutaj? Jest tutaj ponad 130 sztuk. Nie? 130 sztuk jest teraz. Popatrzmy, o. Tu wszystko jest tutaj zrobione. To jest typowo box. Nie no, poczekajmy, poczekaj jakaś chwilę, sekundę. To jak, kurczę, jak w mieszkaniu prawie wszystko wyposażone. Widzę okna normalne, takie kurcze. Ten, ściany, to czy masz ściany? Płyta pilśniowa, czy nie, meblowa? To jest biała. To jest biała, aha, no to widzimy. Ale to jest meblowa? Nie, to MDF. Tak. Meblowa biała normalnie. Tak. No, czyli taka... Dziesiątka. Tak, tu widzimy siodełka. Sam co robiłeś wszystko? Nie, nie. To pochwal się, kto taki jest, bo widzę, że nie no, tutaj widzę rozwiązanie nawet takie, że masz oblistewkowane tutaj te taką i to nawet takim nie fornirem, tylko takimi listewkami, wszystkie te, bo drewniane są, to jest, przepraszam, z płyt, kurde. Tutaj są włazy, to jest z poliwęglanu, tutaj jest dostęp do świetlików tak. Świetlik jest też siatką. Weź o, zamknij tu, to zobaczmy tu kolega, może dlatego, że kolega jest kawalerem i ma dużo czasu i wtedy właśnie ma czas się zajmować takimi rzeczami, tutaj patrzę, każdy detal jest dopracowany, poza tym to, tu jakieś sprężynki są, nie, tu poliwę, nie no, naprawdę. Zobaczmy, Krzysztof, my musimy tak zrobić,
rozróżnić hodowców, którzy mają rodziny, i, że tak powiem, no muszą niestety zadowolić troszeczkę rodzinę, żeby im czas poświęcić, ale są też tacy, którzy po prostu poświęcili się gołębiom i wtedy mają... których choroba postępuje. No właśnie, tak. Ale te... Jaki kolega, kto ci to wykonywał? Te podejdźmy, pokażmy, tu jest szufladka. Ładny luścik jest. Szufladka. Tak. To nie sprzątane było, ale to nic. No ale ja dopiero... Ale pokaż jeszcze, bo to jest obrotowe, tak? Tak, to jest tak zwana cela dla młodych motywacyjna, tak? Mhm. Jeśli ten młody jest zimowy czy coś i później ma tendencję już do parzenia się, możemy wykorzystać to, tak? W czasie lotu. Tutaj widzę jeszcze, zobaczmy, karmiki są z firmy Polmark, plastikowe. Tam jest jakiś granulat taki jest. Co tak, to jest? To jest ten z firmy TJW, to jest ten typowy Adeno, tak? Tak, tak. Mhm. Dla młodych, tak. Tak, czy tak. Czarne worki. Tak. No, tu widzimy, bo tak masz, tutaj masz pod spodem ruszt. Nie. Nie, płyta pełna. Tego dużo jest, to są wiórki. To tak. Są te wiórki, tak zwany suchy ruszt. Ale jakby ktoś chciał kupić, to polecam uwadze też, to można kupić jako tak zwane wiórki wędzarnicze. One są duże, wyczyszczone już. No zobaczmy, porządek też tutaj kolega ma i widzimy właśnie TJW, ale też zapasy, widzę różne kolory, zielone, czerwone i karma firmy Eupol. To od kolegi Andrzeja Walędziaka? Tak. Tak wypada, nie? Kolega o tobie mówi tyle, to trzeba co jakiś czas, że tak powiem, też coś kupić, nie? Od kolegi tutaj też są dwa gołębie. Mhm. Jest kolejny przedział, normalnie to jest przedział dla wdowców, ale że tutaj wielu kolegów podarowało mi jakby kilka takich prezentów na rozpoczęcie hodowli w nowym miejscu, więc musiałem poświęcić ten boks dla wdowców w tym roku, dla młodych również, nie? Mhm. To widzę, wszystko na białych obrączkach, to są gołębie z roku właśnie tego, 2020, tak, one będą lotowane tu normalnie? Tak, wszystkie. Tylko tu już masz, widzę, inne cele, nie? Tak, no to są cele typowe dla wdowców. I tutaj no w przyszłym roku będą dobrze. Rozwiązanie, zobaczmy, takie same, siatka. Ja zwracam też uwagę kolegom, bo to jest siatka bardzo taka drobna, to jest dziesiątka. Tak. I to powoduje, że już wtedy gryzonie nie wejdą, bo ja już osobiście zaobserwowałem, a trochę tych różnych wolier wykonałem, że przy grubszych takich oczkach, trzynastka nawet, powoduje, że myszy wejdą. Może nie te największe, ale te malutkie wejdą i później one się tutaj będą, że tak powiem, panoszyć. A w momencie, kiedy mamy, wiadomo, ziarna, to stanowić to będzie duży problem. Tutaj jest boks dla wdów. Mhm. Bo ty już się przygotowujesz na loty na stare gołębie. Tak, też, tak, ale w tym sezonie. Roku tutaj intensywnie mam zamiar lecieć tymi młodymi. Wszystko widzimy, te same standardy, te same wykonania. I zobaczmy, ja to, co o czym mówiłem, tutaj jest płyta. Ile tu pracy było poświęcone na taką zwykłą płytę meblową. Tutaj została drewniana listewka nabita, żeby nawet nie było, że tak powiem, tych porowatych powierzchni. No tak, no. Tutaj też zobaczmy, jak to jest zrobione, obrobione metalami, wszystkie wylot. A poczekaj, podnieś to jest poliwęglan, tak? Tak, to jest poliwęglan, to no, machon przed wiatrami. I tutaj jeszcze zaślepienie ładne jest, tak, wszystko. Tak, i jesiennymi, nie? Te wloty to gdzie kupowałeś, czy też robiłeś sam? Nie, te wloty kupiłem na stronie internetowej i bodajże chyba sklep to jest rybka.pl czy coś takiego. No, tu jest jeszcze niezasiedlony gołębnik. Tak, to jest typowe cele, tak zwane typu Hermes. Mhm. Tylko że wykonane przez tutaj Hermesa, powiedzmy, z Polski. Tak. Ja tylko przypomnę, firma Hermes robi takie, tutaj od razu można rozpoznać, bo oni mają bardzo takie ładnie wykonane, charakterystyczne katalogi. To, co ją różni tutaj, to że te zamknięcia, bo oni wykorzystują plastikowe, tak, takie natomiast. Tak. Tak, a tutaj natomiast mamy takie rozwiązania polskie i to, co było dostępne. Na dole widzę, też masz, też pokażmy, bo to jest, pokaż te kołki, jak to ściągasz, bo to jest takie dość funkcjonalne rozwiązanie. Palce można włożyć, tak? I tam jak kurzu się dużo zdejmie, tak, to jest taki zgromadzi brudnik taki, o właśnie, tak. I wtedy można sobie tam wyczyścić. To jest bardzo fajnie zrobione, bo to jest płyta, widzę, MDF masz, tak? Tak, czy to jest tak. MDF płyta z dziurami? Tak. Te gołębie tam nie wejdą, a się w cały kurz i pióra zgromadzą. Tak, najważniejszą tutaj rzeczą jest ta przerwa, 2 centymetry, nie? Tak. I tam się gromadzi cały brud. I ostatni tutaj... Nie ma na rusztu, zobaczmy, nie ma rusztu, ale na podłodze jest płyta surowa, meblowa, tak? Czy MDF to jest? MDF jest. MDF tu jest. Tak, a tutaj jest boks gołębi rozpłodowych. Te gołębie, samczyki rozpłodowe już w tym tygodniu tutaj mam zamiar przenieść. Kosze masz też, widzę, takie chyba samemu robione? Tak. Kto ci to robił? Bo to nie, są też inne. Nie, tutaj taki kolega zrobił.
Są. No to mi tylko brakuje, wiesz, co, takiego pokoiku, że ty gdzieś mieszkasz, tu nie. Bo to tak można by było zamieszkać. Tu jakby od biedy tak postawił jakąś kanapkę. Tutaj. Łóżeczko. Jakbyś można było. Po, tak, o. Tu na ruszcie. Ruszcie jest dość niski. Metalowe ruszta są. O, zobaczmy. Tak wygląda woliera. Czyli tego bym miał. Tu będą, o Jezus, w rozpłodzie, to będzie można sobie tutaj. Będą mogły wychodzić, tak? Tak. Wszędzie to samo rozwiązanie. Te zamknięcia bardzo fajne. To są takie, ja pierwszy raz je teraz widziałem, ale to są zamknięcia z techniki chłodniczej, tak? Tak, tak. To są, bo tutaj powiedzmy jesteśmy w Koźminie, a to jest taka słynna firma, ty tam dużo lat pracowałeś. 15 Ciecholewski, lat, pan miał? Ciecholewski wentylacja. Tak, i oni właśnie mają tą technikę wentylacyjną plus no, te wszystkie związane z tym sprawy. I tutaj można byłoby, że tak powiem, te doświadczenia, które miałeś, to widzę, są tutaj wykorzystane. I te, tak, tak. A to rozwiązanie, mi się to bardzo podoba, będę musiał zwrócić na to uwagę. To tak jest funkcjonalne, o. I tak wygląda ten gołębnik z gołębiami młodymi, gdzie miejmy nadzieję kolega w tym sezonie rozpocznie lotowanie, to postaramy się tutaj podjechać, jako też, że blisko kolega mieszka, mnie to jest 12 km tylko, także łatwo podjechać. Także na razie dziękujemy. Coś jeszcze chcesz dodać o tych gołębiach może? Nie, możemy przejść do, przejdziemy do gołębnika. Gołębnika lotowego. I pokażemy właśnie te gołębie, które dzisiaj tak ładnie poleciały. Tak. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia w tej kolejnej części, tej drugiej, bo ta część, powiedzmy, nazwijmy ją pierwszą, już mamy za sobą. Dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.